będziemy robić na szybko sylwki pod kruszok. Zapraszam! Cześć! Dzisiaj przepis banalny. Śliwki pod kruszonką. Na początku skład. Bardzo prosty. Do kruszonki potrzebujemy mąkę, cukier i masło. Natomiast na spód wysypiemy troszeczkę płatków takich owsianych. To są chyba płatki górskie. Te płatki połączymy z odrobiną soku. Ja tutaj mam taki domowej roboty sok z czarnego bzu, ale możecie też dodać na przykład sok pomarańczowy, sok jabłkowy. Tutaj jest dowolność. Śliwki można wymieszać z cukrem i wymieszać je troszeczkę na przykład z sokiem pomarańczowym. I później będziemy kłaść kruszonkę. No i oczywiście kruszonka, no to cukier, to masło i mąka. Sprawa prosta, zaczynamy. Mamy tutaj pół kostki masła, dodajemy do tego szklankę mąki i do tego mamy pół szklanki cukru. Mi się niestety cukier puder skończył, więc ja daję trochę cukru zwyczajnego brązowego i trochę cukru pudru. I teraz to ładnie ugniatamy, tak żeby powstała kruszonka. Zobaczcie, jaka fajna kruszonka się zrobiła. O. Teraz to odkładamy, przygotowujemy blaszkę. Mamy już tutaj brytwankę. Lepsza by była taka trochę płytsza, ale niestety mam tę płytszą zajętą, więc zrobię z takiej. Ja tutaj przygotowuję, więc układam papierem. Wygląda to tak. I teraz bardzo prosto. Wsypujemy nasze płatki. Robimy z nich taki podkład. Zalewamy te płatki sokiem. Teraz jest na śliwki. Bieramy z pestek, przekładamy do miseczki, zasypujemy cukrem. Możemy do nich dodać jeszcze trochę jakiegoś soku pomarańczowego, takiego z czarnego bzu czy jabłkowego. Tutaj jest dowolność. To wszystko mieszamy i wkładamy tutaj do foremki. Teraz na to idzie nasza kruszonka. Kruszonka jest i tyle. I po prostu wrzucamy do piekarnika. Chociaż powiem Wam, że mi to by się marzyła do tego jeszcze beza tutaj na wierzchu. Więc wrzucamy do piekarnika i po 30 minutach spotykamy się z gotowym ciastem. Oto efekt finalny następnego dnia. No dziewczyny już wczoraj tutaj zjadły pół brytwanki. Więc to tylko pokazuje, że chyba smakowało. Liluś, smakuje Ci to ciasto? Tak. Polecam. Buziaki. Pa, pa.